Nowoczesna flota pojazdów, gwarancja bezpieczeństwa i wygody. PKS Kalisz oferuje wynajem autokarów na każdą okazję. Organizujemy przewozy zbiorowe pracowników, wyjazdy rodzinne, wycieczki i delegacje. Oferujemy wynajem dużych pojazdów, jak nowoczesne i klimatyzowane Volvo czy MAN na 50 osób, jak i mniejsze busy jak Isuzu dla 30 pasażerów. A w związku z rozwojem naszych usług ciągle poszerzamy nasz zespół. Szukamy kierowców w pełnym wymiarze pracy lub takich, którzy szukają dodatkowego zajęcia. Oferujemy stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie. Jest poniedziałek, 23 stycznia. Agnieszka Gierz, witam i zapraszam na wiadomości z Kalisza i nie tylko. A dziś w programie nowa placówka opiekuńcza w mieście, otwarcie z udziałem minister rodziny i polityki społecznej. Specjalistyczna grupa sonarowa z Poznania szukała zaginionego kaliszanina. Duszności, męczący kaszel to mogą być efekty smogu. Szpital w Wolicy przestrzega. Nowa placówka opiekuńcza w Kaliszu przy ulicy Żwirki i Wigury już od początku lutego działalność rozpocznie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. W miniony piątek obiekt uroczyście otwarto z udziałem Marleny Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Przez lata na tym terenie działała szkoła podstawowa nr 9, później zawodówka WSK, a potem gimnazjum dla dorosłych. Przez około 10 lat, kiedy to ostatnia placówka przeniesiona została do nowej siedziby przy ulicy Wąskiej, budynki i działka stały nieużytkowane. Teraz dostały nowe życie. Powstało tu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Na stworzenie go w Kaliszu miasto pozyskało dotacje blisko 3 miliony złotych z Rządowego Funduszu Solidarnościowego. Kalisz tym samym dołączył do programu ministra rodziny i polityki społecznej, którego celem jest uruchomienie nowego rodzaju wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Chciałabym bardzo podziękować panu prezydentowi za podejmowanie tych inicjatyw, które służą wsparciu drugiego człowieka. Bo kiedy chcemy budować nowoczesne państwo, nowoczesne miasto, to przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na kapitał ludzki. Ten kapitał ludzki jest w każdej sferze najważniejszy. Te wszystkie inwestycje, bardzo ważne, bardzo potrzebne, i drogowe, i inne inwestycje infrastrukturalne, one przede wszystkim służą drugiemu człowiekowi. Powstanie tutaj centrum, które będzie na 40 miejsc, będzie 40 osób mogło przebywać w systemie opieki dziennej, ale też będą dwa miejsca takie całodobowe. To jest bardzo ważne dzisiaj, kiedy dążymy do deinstytucjonalizacji, aby wsparcie było indywidualnie kierowane dla osób, to właśnie takie miejsca spełniają te oczekiwania i wymogi. W tym roku na różne działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami rząd przeznaczy 38 miliardów złotych. W 2015 roku było to 15 miliardów, porównywała minister Maląg. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zmienia podejście do wsparcia osób niepełnosprawnych. To przede wszystkim podmiotowe podejście, zagwarantowanie takich warunków, aby osoby niepełnosprawne w pełni mogły być włączone do życia społecznego. Często wśród wielu potrzeb inwestycyjnych w mieście wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami niestety schodzi na dalszy plan, mówił prezydent Krystian Kinastowski. W Kaliszu tych zapóźnień w tym zakresie było bardzo dużo i dzięki bardzo dobrej współpracy z ministerstwem przez te kilka lat udało się zrobić bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj jesteśmy w obiekcie, który można powiedzieć wieńczy to dzieło i tych wiele wysiłków, które były podejmowane, ale ja tylko przypomnę, że również przy wsparciu pani minister udało się wyremontować i przywrócić, można powiedzieć, do normalnego wyglądu obiekt ośrodka szkolno-wychowawczego na ulicy Kordyckiego, który wyglądał wręcz skandalicznie. W tej chwili jest nowoczesną
super działającą szkołą, zapewniającą odpowiednie warunki dzieciom nie tylko z Kalisza, ale z całego tutaj regionu. Wyremontowano również warsztaty terapii zajęciowej przy ulicy Złotej. Rozpoczęto także budowę windy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a nowa inwestycja przy Żwirki i Wigury ma wspomóc potrzebujących Kaliszan i odciążyć ich rodziny. Jakby idea tego ośrodka jest taka, że jest stworzonych 40 miejsc takich, można powiedzieć, treningowych dla osób, które w tym momencie przebywają w swoim środowisku gdzieś tam domowym, rodzinnym i bardzo często same mają poczucie tego, że są ciężarem dla rodziny, ponieważ ich samodzielność jest, można powiedzieć, ograniczona. W tym miejscu, w tych warunkach one mają po prostu uczyć się tej samodzielności tak, żeby po prostu jeszcze lepiej funkcjonować w swojej rodzinie, bo prawdziwym sukcesem tych wszystkich osób, które będą z tego miejsca korzystały, to będzie ich samodzielność i to, że będą w stanie lepiej funkcjonować w społeczeństwie, w rodzinie, w swoim bezpośrednim tutaj otoczeniu. Poseł Jan Mosiński wskazywał, że to kolejny przykład właściwej współpracy na linii rząd-samorząd. Ta inwestycja, jak i też wiele innych, pokazuje, że ta współpraca jest bardzo dobra i myślę, że jakby soczewkuje, skupia tą współpracę, tą pozytywną współpracę na terenie nie tylko miasta Kalisza, ale też powiatu i województwa wielkopolskiego, bo poza tą inwestycją wiele jeszcze innych inwestycji, które są realizowane, były realizowane i będą realizowane, pokazują, że pieniądze trafiają do dobrych gospodarzy. Rok temu mniej więcej, tak, panie prezydencie, wbijaliśmy tutaj łopaty, wmurowaliśmy kamień węgielny, padał deszcz, szaro, buro było, tak, a dzisiaj zobaczcie państwo, piękny obiekt, słońce za oknem, piękne kwiaty, uśmiech na twarzy, to taka skala też porównawcza trochę do tego wszystkiego, co towarzyszyło tej inwestycji. Ja tutaj często zaglądałem i podziwiałem, jak szybko firma, która to wykonywała, radziła sobie też z przeciwnościami, nie tylko Avrom, ale zapewne również z tym, co towarzyszy wielu inwestycjom. Nabór do ośrodka ruszył w październiku. Zgłosiło się 35 osób. W przyszłym tygodniu pracownicy socjalni wyruszają w teren i będą przeprowadzać wywiady środowiskowe. Będą tu kierowane osoby dorosłe, niepełnosprawne, umiarkowane i ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zainteresowani mogą kontaktować się z kaliskim MOPS-em. Osoby niepełnosprawne będą miały tu zapewnioną odpowiednią opiekę, terapię, wsparcie psychologiczne i rehabilitację. Kaliskie Centrum to na ten moment piąte w Wielkopolsce i 22 w kraju. Ministerstwo będzie przez 5 lat przekazywać środki na jego utrzymanie. Na ten rok będzie to kwota 1,5 miliona złotych. Ministerstwo łącznie podpisało umowy na utworzenie 102 takich placów w Polsce. Sobotni atak zimy zaskoczył drogowców i kierowców. Cały dzień opadów śniegu sprawił, że na drogach było naprawdę niebezpiecznie. Doszło do wielu kolizji. Na szczęście nie było ofiar śmiertelnych i poważnie rannych. A ciężki, mokry śnieg łamał też drzewa i zrywał sieci energetyczne. W sobotę w całym województwie Straż Pożarna wyjeżdżała ponad 70 razy do zabezpieczenia zerwanych linii energetycznych i połamanych pod ciężarem śniegu gałęzi, ale najwięcej zagrożenia śniegu przyniósł na drogach. W sobotę przez cały dzień nawet drogi krajowe pokryte były śniegiem i pośniegowym błotem. Skutkiem tego doszło do kilkunastu kolizji. O ile w samym Kaliszu było bezpiecznie, to w powiecie w wielu miejscach drogi przez cały czas były nieodśnieżone, a kierowcy nie byli przygotowani na takie warunki. Na szczęście nie doszło do groźnych wypadków, tylko do stłuczek. Kilka aut wypadło z drogi, wielu kierowców utknęło w śniegowych zaspach. Chwilę grozy przeżyli w niedzielny wieczór mieszkańcy budynku jednorodzinnego przy ulicy Mazowieckiej w Kaliszu. Doszło tam do pożaru sadzy w kominie, przez to doszło do silnego zadymienia na terenie posesji. Działania straży trwały około godziny. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Straż przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami należy dokonywać usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych co najmniej raz na 3 miesiące w paleniskach opalanych paliwem stałym i co najmniej raz na 6 miesięcy w paleniskach opalanych paliwem płynnym i gazowym. To już trzeci tydzień, jak nie ma z nim kontaktu. Co stało się z 29-letnim Mateuszem, mieszkańcem osiedla Majków? Dziś w poszukiwaniach wzięła udział specjalistyczna grupa sonarowa z Poznania.
Strażacy, w tym specjalistyczna grupa sonarowa z Poznania, ponownie przeczesują rzekę. Łódką przeczesują dziś wał bernardyński między marketem Aldi przy Alei Wojska Polskiego a stacją Orlen. W poszukiwaniach bierze również udział pies tropiący. Przypomnijmy, 29-letni Mateusz Kowalski zaginął we wtorek 3 stycznia. O godzinie 15:30 wyszedł z domu przy ulicy Wieniawskiego w Kaliszu, osiedle Majków, informując, że udaje się do apteki zrealizować receptę. Wcześniej przebywał w szpitalu. Od tego momentu nikt nie ma z nim kontaktu. Jeśli widziałeś tego mężczyznę lub masz jakiekolwiek informacje w tej sprawie, pilnie skontaktuj się z policją. Rysopis mężczyzny, wzrost 170 cm, włosy ciemne, lekki zarost na twarzy, okulary korekcyjne. W chwili zaginięcia ubrany był w szare spodnie dresowe, jasno-szarą bluzę z kapturem, kurtkę zimową i buty sportowe czarno-niebieskie. Na czas zamknięcia wydania poszukiwania nie przyniosły odpowiedzi na pytanie, co stało się z zaginionym Mateuszem. Jeśli macie jakiekolwiek informacje w tej sprawie, przekażcie je policji. A teraz przenosimy się do regionu. Dramatyczne zdarzenie w jednym z mieszkań na terenie Jarocina. U 65-letniego mężczyzny doszło do zatrzymania krążenia podczas ratowania. Nagle jego żona wymagała podjęcia reanimacji. Niestety małżeństwa nie udało się uratować. Do tragedii doszło w sobotni wieczór w jednym z jarocińskich mieszkań. Służby otrzymały zgłoszenie o nagłym zatrzymaniu krążenia u 65-letniego mężczyzny. Rozpoczęto reanimację i próbę przywrócenia jego czynności życiowych. Żona mężczyzny, 61-letnia kobieta, obserwując całą sytuację, również dostała zawału. Mężczyzna stracił przytomność, żona wezwała pomoc medyczną. Pogotowie przyjechało na miejsce i podjęło reanimację. W czasie jej prowadzenia zasłabła kobieta. Ratownicy rozpoczęli reanimację 61-latki. Niestety oboje zmarli, przekazuje jarocińska policja. W międzyczasie strażacy użyli miernika wielogazowego, by sprawdzić, czy do zagrożenia życia nie doszło w wyniku na przykład zatrucia czadem. Pomiary nic nie wykazały. Była tam odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego, będzie jezioro i kurort 50 km od Kalisza. Powstanie nowe miejsce na rekreacyjnej mapie regionu. W Warence pod Turkiem po kopalni Adamów powstanie jezioro i osiedle domków jednorodzinnych. Przez całe dekady okolice Adamowa i Warenki pod Turkiem to księżycowy krajobraz z ogromnymi kraterami i maszynami do wydobycia węgla brunatnego. Obszar ten był w praktyce wykluczony z działalności społecznej, a o rekreacji czy turystyce nie było mowy. To się zmieni, bo starą technologię wydobycia węgla zastępują farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, a ogromne kratery zalewane są wodą, tworząc nowe zbiorniki wodne. Na obszarze blisko 70 hektarów powstanie sieć nowych zbiorników z plażami i niewielkimi portami. Przy ich nabrzeżach ZEPAK wybuduje infrastrukturę drogową, ścieżki rowerowe. Powstanie tam też osiedle domków letniskowych i jednorodzinnych. Takich budynków będzie tam 270. Cały proces rekultywacji Adamowa podzielony jest na 3 etapy i potrwa kilka lat. Diecezja Kaliska poinformowała wczoraj o śmierci 41-letniego księdza Włodzimierza Muszelskiego. Pochodzący z Ostrowa Wielkopolskiego ksiądz służył obecnie w parafii pod wezwaniem ścięcia świętego Jana Chrzciciela w Pleszewie. Wcześniej pełnił posługę również w Kaliszu w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, a także w parafii pod wezwaniem świętego Krzyża w Brzezinach. Pogrzeb odbędzie się w czwartek 26 stycznia o 11 w kościele parafialnym pod wezwaniem ścięcia świętego Jana Chrzciciela w Pleszewie. Ksiądz zostanie pochowany na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Jest toksycznym zjawiskiem atmosferycznym, a za jego występowanie w przyrodzie odpowiada przede wszystkim człowiek. Mowa o smogu, który jest powodem wielu chorób i schorzeń. Dobrze wiedzą o tym w szpitalu w Wolicy koło Kalisza. Sezon grzewczy w pełni, a to oznacza, że duże zanieczyszczenie powietrza daje się we znaki, a to jest już jedną z przyczyn zachorowalności na choroby układu oddechowego. I niestety, co gorsze, w ciągu ostatnich lat liczba pacjentów wzrasta. 20 lat temu w Polsce z tego powodu schorzenia, gdzie przyczyną drugą jest smog, umierało około 17 tysięcy osób. W tej chwili po 20 latach, według danych z 2019 roku, umiera 50 tysięcy, więc trzykrotnie więcej.
A najczęstsze objawy schorzeń układu oddechowego to duszności, męczący i przewlekły kaszel oraz zmniejszenie wydolności oddechowej, na przykład przy wysiłku fizycznym. Częściej chorują osoby w średnim i starszym wieku, ale tutaj nie ma reguły. Według danych, które są w Europie całej, zmarło 178 tysięcy osób przedwcześnie z powodu schorzeń układu oddechowego wywołanych smogiem. Natomiast w Polsce, tak jak powiedziałem, 50 tysięcy i na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie niestety 30 jest u nas, więc musimy tym tematem się dosyć ostro zająć i my tutaj z Urzędem Marszałkowskim chcemy być takim drogowskazem, żeby innym pokazać, że warto. A jak wygląda kwestia pacjentów po-covidowych? Czy tendencja jest malejąca? Trudno w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć, bo nie ma jakichś statystyk, które o tym mówiły. One są pewnie w trakcie w tej chwili opracowywania i myślę, że za jakiś czas, za rok, dwa czy trzy będzie można bardziej szczegółowo na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast COVID był, COVID jest, w COVIDzie dalej żyjemy. Na szczęście w tej chwili ten Omikron nie zbiera takiego żniwa jak Delta, natomiast dalej jest i musimy dalej funkcjonować. Natomiast myślę, że trzeba trochę jeszcze poczekać, żebyśmy dokładnie wiedzieli na temat tego, jakie będą skutki tej pandemii. Koronawirus i zanieczyszczenie powietrza, co je łączy? Zarówno chorobie COVID-19, jak i długiemu przebywaniu w smogu towarzyszy kaszel. Ten związany ze smogiem jest jednak przewlekły i długotrwały. Pamiętajmy, że zanieczyszczenie powietrza jest poważnym problemem. To drugi największy zabójca na świecie. Dlatego pamiętajmy, by regularnie odwiedzać lasy czy parki, gdzie zanieczyszczeń brak, a za to mamy kojącą zieleń. Na koniec sprawdźmy prognozę pogody na najbliższy czas. Dziś wieczorem na słupkach tęci dwie kreski powyżej zera, niebo pochmurne. W nocy też 2 stopnie, nie powinno wiać, ale ciśnienie będzie bardzo wysokie. Jutro na słupkach tęci 4 kreski powyżej zera, na niebie zachmurzenie małe, może zawiać porywisty wiatr. Noc chłodna, temperatura spadnie do minus 2 stopni. Środowy poranek mglisty, na termometrach 4 kreski poniżej zera. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 3 stopni na plusie, ciśnienie nadal wysokie. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Życzę spokojnego, dobrego wieczoru. Zachęcam do śledzenia portalu Fakty Kaliskie Info. Tu na bieżąco publikujemy informacje z Kalisza i z regionu. Dziękuję za wspólny czas. Dobrego wieczoru życzę. Do zobaczenia.